Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i tak jak tydzień temu mieliśmy walkę o elitę, to teraz będziemy mieli walkę o G1. Tak, proszę państwa, niesamowity downgrade z mojej strony, ale tragicznie mi się grało, naprawdę po prostu tragicznie mi się grało w ten weekend. Nie wiem, możecie mi napisać jak wam poszło, ale dla mnie piątek było super. Sobota, wiadomo jaka jest sobota, ale dzisiaj gameplay był... Szkoda gadać po prostu, zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie, to jest... Daily. Bawcie się dobrze! Ale przechodzimy do Food Champions, proszę państwa, walka o G1. Szczerze wam powiem, miałem w planach, żeby zostać w G3 i zrobić taki eksperyment, czy po prostu, nie wiem, uda mi się z paczek za G3 i z pików za G3 mieć lepsze nagrody. No nie wiem, no niestety się tego nie dowiemy dzisiaj, ani w tym tygodniu, ale spróbujemy wbić G1, także proszę państwa, pierwsze spotkanie. Możemy raz przegrać, także to jest nasz absolutne maksimum, które możemy spełnić, także fajnie by było od razu wygrać, żeby takie morale były jak najwyżej, nie? Co my tu mamy? Fati, Ben Yedder, Fekir, Dembele, De Jong, Oblak na bramce, Holika. No to jest mocny skład, No ale nie ma na szczęście żadnych Neymarów, żadnych Mbappe, więc póki co ten matchmaking jeszcze mnie oszczędza, myślę, także... Okej, spróbujmy, po prostu spróbujmy ugrać. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego pokazywać, ale naprawdę gameplay w tym dzisiaj, czyli kiedy nagrywam w niedzielę... Son? Nie ma! Son, nie tak to miałeś zrobić. O, niedobrze, Benieder, Werner, Waran! Nie! Co? Jak on to zrobił? Boże, Waran, przecież to trzeba było wybić. Lecimy, Luka, jesteś chyba szybszy niż Lenglet. No musisz być szybszy niż Lenglet, no nie ma innej możliwości. Lecimy. Dobra, mam pomysł. Nie wiem, czy on wypali. Aj, troszkę wyżej i by wypaliło. Idziemy tu podać, jedzie. O tym mówię, granie w niedzielę jest również... Może spowodować uszczerbek na zdrowiu. To był ball roll, proszę państwa, to był... ball roll, który okazał się być... tym, co widzieliście. Nie, to jest gol. Niestety, proszę państwa, ja czuję, że po prostu nie umiem grać, nie wiem, po prostu... Nie umiem, nie potrafię tego opisać po prostu, naprawdę nie potrafię opisać. Tak jak w piątek to było niebo a ziemia, teraz nie umiem skonstruować żadnej sytuacji, to jest... niesamowite. Co to było? Nie wiem, naprawdę nie wiem co mówić, serio, no przegrywamy 1-0. No źle jest, kurde, tragicznie się gra po prostu. Zero... Nie oddałem żadnego strzału! Co jest ze mną nie tak? Gość naprawdę nie jest jakiś mega dobry, to jest najgorsze, że on naprawdę nie jest jakiś mega dobry, a ja nie potrafię skonstruować sytuacji, nie wiem. Nie rozumiem. Dawaj. Jezus! No! Już myślałem, że jakimś cudem to ten obrońca weźmie. Dobra, mamy remis. 1-1, let's go. Pójdź za ciosem i będzie okej. Okay. Będzie dobrze. Co jest? No... Jezus, nie rozumiem. Nie wiem po prostu co ja robię w tym meczu. Jezu, jaki jest delay, no przecież przestańcie tak robić. Teraz, to jest ta akcja, są z pierwszej piłki, wie, że to musisz zrobić. Tak jest! Jezu, jak ten mecz jest słaby, tragiczny, po prostu synonim, wpiszcie sobie synonim słowa tragedia w Google i będziecie mieli wszystko, co opisuje ten mecz. Dramat, po prostu jest taki delay. Nic się totalnie nie klei, w ogóle się nie dziwię, jeśli zaraz tracę bramkę, bo naprawdę. Może przesadzam, ale źle mi się gra, po prostu strasznie mi się gra. Nie składem, tylko w samą grę, no tragedia. Niech oni postawią jakieś serwery, nie wiem, w Warszawie na przykład. Son, skończmy to, co? Lewa noga, to jest gol chyba, co? No już myślałem, dobra, 3-1. Mamy chyba ten mecz, całe szczęście końcówka nas tutaj uratowała, ale... Słabo widzę ten mecz o G1, naprawdę słabo. No i mamy, proszę państwa, 19 zwycięstwo, 3-1. Tak jak mówiłem, końcówka nas mega uratowała, bo nie wiem co się działo w tym meczu. Po prostu tragiczny, jeden z gorszych meczów w tym Food Champions, na pewno. Znowu są zawodnikiem meczu. Dobra, spróbujmy wyjść to G1 teraz i miejmy już te Food Champions ze sobą, bo naprawdę jest tragedia. Opony znaleziony i co on ma? Nie mi Neymara i Mbappe, okej? To jest chyba Niemiec, tak zgaduję, jest Rodrigo, Saint-Maximin i Zaha. No a tak, taki jeszcze z Rashford, taki niby niepozorny, ale grałem ostatnio przeciwko Saint-Maximin i no strasznie mnie zniszczył, więc każdego warto się bać tak naprawdę w Champions League. Ryzykowne teraz co zrobię, to jest strasznie ryzykowne, nie ma naszej obrony nigdzie. I gdzie była obrona? To jest dobre pytanie, gdzie była obrona? No właśnie. Pięknie.
Son, ale on się ruszył, szczęśliwie strzelił. Boże, Son, co to był za strzał? Dobra, strzelam bramkę drożnego i tyle. Prawie. Aha, i to jest... Ja pierdolę, to jest kurwa niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Gomez i Varane na środku obrony, no. I to jest czysty ślizg. Okej, to jest czysty ślizg, proszę państwa. Jezu, to wszystko jest wolne. Boże, no przecież Jezus, nie wiem, on zupełnie jakby się zamienił z jakimś środkowym obrońcą statystykami. No przecież to było tak wszystko wolne. I to jest czysty ślizg, ja nie wiem, naprawdę. Strzel i się ruszył, ale dobra, nieważne, że się ruszył, mamy bramkę, naprawdę. To jest dramat, widzicie sami, no przecież jest źle. Jest niedziela. Humor popsuty. Boże, co? Jezu, przecież widzicie ten movement? O co chodzi? Żądam wyjaśnień teraz w tym momencie. Son. Po długim. Nie wiem, remis, nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak to zrobiłem. Po pierwsze, po drugie, gameplay jest tragiczny dzisiaj. Naprawdę, jest po prostu definicją wszystkiego, co jest tragiczne. Jak już zrobiliśmy comeback, to możemy pójść za ciosem. W sumie, czemu nie? Jezus może... Nie, wiecie co, ja Mbappe wprowadzam. Ja coś dość mam po prostu. Kośmy do strzały 2 celne, my mieliśmy 5 strzałów, 4 celne. Nieważne, wprowadzamy Mbappe, ponieważ co mi szkodzi, tak? Mecz G1. Proszę, Son, on się ruszył. Czemu strzelam tam, gdzie on się rusza? Czy jestem nienormalny? Jeszcze to jest strzał. To miał być odbiór, a Kante naciska strzał i strzela. Ja nie mogę już, naprawdę. Widzowie, ciężary. Nie, Gomez, nie. Jezu, Areola, przecież... Czemu on tego nie odebrał? Nie rozumiem. Mbappe. Byłem pewien, że nie było spalonego. Kurde, no, już byśmy mieli po meczu chyba nawet. Nie, to jest... Proszę, wybij, Gomez, błagam cię, ktokolwiek, masakra, gdybyś mi się teraz nie ruszył, to już by było pozamiatane. Nie, to jest żart, ta gra to jest żart, ta gra to jest po prostu żart, nie, sorry, ale nie powiedzcie mi, że Varane tutaj nie powinien odebrać piłki. Co się dzieje z tą grą, kiedy jest niedziela, nie rozumiem, naprawdę, chcę przesadzać, ale widzieliście sami, czemu Varane patrzył na piłkę zamiast ją odebrać, czemu? Czysty ślizg. Nie. Są. Let's go! Tak jest! Nie ma, nie kończymy tego jeszcze. Boże, ale to byłoby niezasłużone, gdyby wygrał. Naprawdę, przecież już... Nie, po prostu nie pozwoliłbym na to. Nie pozwoliłbym na to w ogóle. Ja pierdzielę, nie. Po prostu czuję we krwi, że przegram ten mecz. Son. Proszę, faul. Dobra, gramy dalej. Nie było faulu. Son. Tak jest. Boże, ale już widzicie sami, że w ogóle czemu tam nie było przywileju korzyści? Nie wiem, nie chcę wiedzieć w sumie nawet. 99 minuta bramka Sona. Nie straćmy, proszę was panowie. To może być ten mecz. Nie chcę grać więcej. Proszę was, naprawdę. Już koniec. Son, Boże, jesteś zbawicielem tego składu, naprawdę. Dwie bramki, panowie, proszę was, i straćmy to już. Nie, nie, to jest żart, tak, to jest żart, tak, to jest... Mamy to, mamy to, mamy to, wybij. Jest! Jezus Maria! 11 prób, 4 bramki Sona, nie, wybaczcie, no odcinek był strasznie nerwujący, ale to był mecz o rangę. Ja muszę obejrzeć powtórki, muszę z wami obejrzeć te powtórki, bo naprawdę, fajnie, że byliśmy G1. Ale, no tak nie może to wyglądać. Son 10-0, 4 bramki, niesamowity człowiek. Obejrzmy te powtórki, bo naprawdę, widzieliście sami, to co zrobił Varane w tym meczu, to jest kryminał. Co robił Varane, proszę państwa, co? Patrzcie na Varana, patrzcie co robi Varane. Patrzcie co robi Varane. A, mordo, a przejdź, nie będę cię atakował. Nie, przejdź dalej, strzelaj bramkę. To samo tutaj, co robił Varane, patrzcie, co robił Varane, nie? So Maximeo bierze piłkę. I co robi Varane? Patrzy, w ogóle nie presuje, patrzy, że się odsuwa od niego, dopiero...
Nie wiem, nie wiem, jakim cudem wygraliśmy, ale jestem z siebie dumny, że się nam udało to zrobić. Serio, widzicie sam, 15 strzałów, 2 celne. Gdybyś miał 5 celnych strzałów, z czego 4 zdobył bramki, nie wiem. Jezu, to był najgorszy, najbardziej emocjonujący mecz, jaki chyba grałem. Naprawdę. Dziękuję za oglądanie. Udało się bić G1. W ogóle nie wierzyłem w siebie, serio. Chciałem zostać w G3, ale się udało. Nie wiem, co zrobię z tym ostatnim meczem. Może sobie zagram tak po prostu poza wizją. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jutro, co? Jutro będziemy chyba robili jakimś Fenway, nie? Trzeba tego pana wreszcie zrobić. Zostawcie apeczkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.